Witam Was bardzo serdecznie dzisiaj. Będą emocje, będzie się działo. Słuchajcie, dzisiaj mam dla Was kolekcję Stars from the Stars Blanket, którą kupiłam sobie na Sugar Powder. Kupiłam to, co chciałam kupić, chociaż i tak nie mam wszystkiego jeszcze, a jak się okazuje, dzisiaj pewnie przyjdzie paczka PR-owa. Ale kupiłam te rzeczy, na które miałam ochotę. Dodatkowo jeszcze przyszła w międzyczasie też paczka PR-owa, bo pojawiły się nowe rzeczy w kremie do konturowania ze Stars from the Stars. Ja wiem, że Stars from the Stars wywołuje w Was wielkie emocje, więc mam nadzieję, że jesteśmy w tym zgodni, bo u mnie też tak jest, słuchajcie. Co się pojawiają jakieś nowe kolekcje, to są coraz bardziej ekscytujące. Ja dzisiaj na live'ie, w ogóle była taka fajna sytuacja, zaśmiałam się po prostu, że no tak piękna kolekcja i w ogóle, i zapytaliście się mnie, czy mam kod rabatowy i ekipa w ogóle się okazała ze Stars from the Stars, to był czysty przypadek, była na tym live'ie i zarzuciła kod rabatowy zmalowana na minus 20%, nie wiem czy on jeszcze działa, możecie próbować, daję Wam znać, bo ja dzisiaj jak nagrywam jest, słuchajcie, środa, a Wy zobaczycie to za tydzień we wtorek, więc jestem z Wami totalnie szczera. Pojawiły się dwie nowe palety, słuchajcie, z cieniami, które wyglądają absolutnie przepięknie. Zobaczcie, to jest w ogóle welurowe tłoczenie. No jest tak przepiękna i mamy tutaj burgundowe uderzenie. No wygląda to po prostu fenomenalnie. I druga paleta, która uważam, że będzie naprawdę najlepszą przyjaciółką neutralnych dziewczyn. Zobaczcie, to też jest welurek. Fajnie, że nie cała jest welurowa, tylko jest ten akcent welurowy. No ale ta paleta robi na mnie potężne wrażenie. Gdzie ja jestem, wiecie, bardziej kolorystyczna. Dzisiaj będę mieszać te palety, bo chciałabym zrobić taki sam makijaż ze względu na to, że chciałabym nagrać jeszcze jedną treść i nie chciałabym, żeby było jedno oko na Maroko, drugie na Księżyc. Pojawiło się mnóstwo fajnych produktów. Są też burgundowa i brązowa taka kredka i te kredki w ogóle, z tego co pamiętam, były napisane, że one są i do oczu i do ust, więc to też jest super. Matowe pomadki, czyli to co lubimy najbardziej. Przepiękny olejek do ust, który chyba sobie teraz nałożę na usta razem z Wami. Mam również puder blurujący w wersji prasowanej, który wygląda tak, i bazę pod podkład, która też ma blurować. Ma blurować ostrość, poprosimy ostrość, tak, to jest baza, która ma blurować. I dzisiaj też postanowiłam, słuchajcie, że dawno nie nakładałam tego podkładu, więc położę mój ulubiony Moon Touch w trakcie, więc jeśli już Was zaciekawiłam, przyciągam Was bliżej i oczywiście zaczniemy sobie od makijażu oczu. No dobra, słuchajcie, zaczynamy sobie od przedstawienia Wam tych palet. Cozy Nude, uważam, że jest to jedna z piękniejszych w ogóle neutralnych palet, aczkolwiek najmniej w moim stylu, ze względu na to, że muszę Wam powiedzieć, że te kolory neutralne, matowe są dosyć chłodne, co może ucieszyć większość z Was, ponieważ wiem, ilu konsumentów potrzebuje neutralno-chłodnych odcieni, a dostajemy często właśnie podanie typowo ciepłe. Jeśli chodzi o błyski, one są bardzo zróżnicowane i mamy tutaj chłodniejsze błyski. No jest po prostu dla mnie przepiękna. Dawno nie widziałam takiej neutralnej palety, która zrobiłaby na mnie aż takie wrażenie. Druga paleta jest już bardziej kolorystyczna, czyli najmodniejszy burgund. I mamy tutaj Burgundy Bliss, która wygląda w ten sposób. Dostajemy czerwień, burgund. Ja się dzisiaj będę bawić trochę naprzemiennie tymi cieniami, ale no powiem Wam, że jestem pod wielkim wrażeniem. I tutaj mamy też błyski. Bardzo przepiękny ten błysk, taki pomiędzy właśnie różem a czerwienią. Przepięknie to wygląda na swatchu. Musiałam oczywiście najpierw dotknąć, zeswatchować, pokazać Wam oczywiście te kolory, jak one się prezentują. Jestem pod wielkim wrażeniem, naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem i za chwilę przygotuję sobie bazę, bazą będzie MAC Paint Pot, ale mamy również dwie kredki, które są dedykowane i do ust, i do oczu, i jedna z nich jest w kolorze 01 Cozy Nude i ona może być i do ust, i do oczu, i tak wygląda kolorek i też jest taka dosyć neutralna, nie jest taka podążająca do ciepła, i druga to jest numerek 01 Burgundy Bliss. I ona jest taka bardziej burgundowa, czerwona, ale też jest przepiękna. Najbardziej zaskoczyła mnie, słuchajcie, maskara. I no nie wiem,
Nie wiem, czy ją dzisiaj użyję. Myślałam, że to jest poglądowy kolor szczoteczki na stronie. Okazuje się, że ta maskara, słuchajcie, jest... Bo nawet nie wiem, co to za kolor. To burgund, róż czy czerwień? Bo to jest tak bardzo pomiędzy. Ale jest, przepraszam za słownictwo, oczojebna. Po prostu jest aż tak po prostu. Dobra, miałam nałożyć sobie z wami ten olejek w tym przepięknym odcieniu. Taki jaśniutki. To jest kolorek 01 Cozy Nude. Mamy tutaj takie fajne kopytko. O, ładne jest. I smak budyniu waniliowego. Ultra waniliowego budyniu. No to dobra. Chodźcie, zmalujmy coś na tych oczach. Dawno nie było pracy na tasiemkach. Dzisiaj idę na wygodę. Biorę sobie ten najjaśniejszy odcień z paletki burgundowej. O, wow. Czy wy widzicie ten pigment? No dobra. Tak odważnie pojechałam, a tu się okazuje, że jest moc. Z racji tego, iż widzę tutaj ten burgund dzisiaj, od razu odważnie biorę sobie ten kolor. Widzicie ten pigment? On się tak pięknie rozkłada. No dobra, czuję się zainspirowana pigmentem i lecimy dalej. Cień Blanket. Ej, jak one się łączą. Ej, no ja mam teraz taki pozytywny szok. Jak ja milczę, to oznacza to... Dobra, jeszcze spróbuję czegoś. Spróbuję tej czerwieni. No ja nie mogę, nie? No dobra, cały czas się bawiłam tamtą, ale teraz mam ochotę wziąć coś przejściowego, żeby wtopić teraz tutaj tą przestrzeń, więc nabieram sobie odrobinę tego cieplejszego koloru. Ej, no jestem pod wrażeniem, te kolory się nie wyszerzają, ja już dokładam kolejny i kolejny kolor i one się bardzo ładnie przenikają. To jest, powiem wam, tak niespotykany atut. Powiem tak, jakość pomiędzy tą paletą, która i tak jest uważam dobra, bo wam ostatnio pokazywałam w to czy to, a tą paletą to jest przeskok o jedną drogę świetlną, jeśli chodzi o jakość matu. Czy wy też lubicie zdejmowanie taśmy? To jest takie satysfakcjonujące. No dobra, czas na błyski. Biorę sobie Sweet Home. One w ogóle są w formule Bouncy, więc są ultra kremowe. Do tego jeszcze, żeby było pikantnie, dorzucimy sobie tego błysku tutaj. Ale na tym się nie zatrzymamy i jeszcze wezmę sobie Romantic Movie. Spróbuję sobie jeszcze użyć kredki i chciałabym narysować kreskę na górnej powiece. Nie wiem, czy nie przesadzę. Ej, fajnie to wygląda. Fajnie.
Czas na maskarę. I teraz, jeśli chodzi o tą maskarę, to ja ją jak najbardziej widzę na dolnych rzęsach, ale na górnych chyba tego nie dźwignę. Wolałabym tutaj wyczernić i troszeczkę podnieść do góry te rzęsy, więc wytuszuję rzęsy, przykleję kępki i lecimy dalej. No i tak wygląda gotowy makijaż. Przykleiłam sobie czarne rzęski V-Shape Extreme od Klawiera. Macie w tym opakowaniu ze zróżnicowaną długością. To jest moje ulubione opakowanie, ponieważ nie wyciągam 10 opakowań, tylko jedno opakowanie. Do rzęs jestem w stanie uzyskać sobie taki efekt, wiecie, od najkrótszych do najdłuższych. I fajnie to wyszło, bo czarne rzęsy pochowały troszeczkę ten makijaż i nadały taki klimacik. I teraz przejdziemy sobie do tej bazy, bo jestem jej bardzo, bardzo ciekawa. Ma być to blurująca baza do twarzy. Zobaczmy sobie, czy to będzie silikon, czy nie będzie silikonu. Teraz zobaczymy. Ona się zmienia jak cece krem. Ej, kurde, jestem w szoku. Ona wyszła biała jak śnieg. Już wam pokazuję. Trochę mam opakowanie skiepszczone. Niestety czasem się zacinają te opakowania ze starsów. Albo masa jest zbyt gęsta i ma problem z zapompowaniem, bo to też się czasem zdarza. No nie, muszę wykręcić. Muszę wykręcić, żeby wam to pokazać. O, widzicie? Taka jest, a na taką się zmienia. Ej, ciekawy produkt. Ja się w ogóle spodziewałam, wiecie, jak te wszystkie blurujące rzeczy. Dobra, wezmę sobie stąd. Pięknie pachnie taką tartą cytrynową. Ej, po co mi podkład? Ej, ale fajny jest ten produkt. Ej, jestem w szoku. Nie spodziewałam się tego. Kompletnie ujednoliciła koloryt. Trochę mnie rozjaśniła, ale tu macie bez, a tu z. Come on closer. Ej, ja dzisiaj mam w ogóle jakieś takie cały czas w głowie. Ej, ej. Przeżyjmy to jeszcze raz. Ona się powinna nazywać bazą upiększającą, a nie blurującą. Dawno mnie żaden tak produkt nie zaskoczył tym, jak wygląda na twarzy i swoimi właściwościami. Jednolity koloryt skóry oraz maksymalne wygładzenie z efektem HD. Voila! Bogata konsystencja bazy Blanket idealnie otula cerę, a rozpraszająca światło technologia Blur sprawia, że rozszerzone pory, drobne zmarszczki czy przebarwienia stają się mniej widoczne, a zaczerwienienia optycznie złagodzone. Kompleks witaminy E i B3, w tym niacynamid, działa ochronnie i przeciwstarzeniowo, nawilża, co czyni formułę idealną dla każdego rodzaju cery. Ja jestem, kurczaki, w szoku. Naprawdę jestem w szoku, jak to siadło. Dobra, lecimy z podkładem, ale powiem wam, że taki no make-up upiększający, no fakt, to nie ma krycia jakiegoś tam, nie wiadomo jakiegoś, ale tak, taki beauty produkt od razu upiększa tą skórę. No ja się tego nie spodziewałam, ale obiecałam wam też, że lecimy z podkładem, więc tak, ale jest ona, ta masa jest zbyt gęsta do tego opakowania, jeśli chcecie mnie posłuchać Stars from the Stars, i jest problem z wypompowaniem jej ze środka. Po prostu mam wrażenie, że to opakowanie nie jest w stanie jej zassać. A szkoda, bo ten produkt jest naprawdę zarąbisty. Ja już bym go bardziej widziała w takiej tubie z pompką. Tak, żeby można było go przycisnąć i wypompować, nie? Uważam, że to opakowanie jest do zmiany, a produkt jest genialny. No, to tak być. Moja opinia. Dobra. Biorę sobie mieszankę kolorów 05 i 06. I lecimy z tym makijażem. No powiem wam, że tak mi siadło, nie wiem czy to zasługa tej bazy, czy zasługa czego, ale tak mi super siadło. Przyciągnęłam też ten podkład sobie i tą bazę w okolice delikatnie pod oczy.
No mam taki baby face, że jestem w szoku. Kapka tylko korektora, żeby rozjaśnić odrobinę przy tak ciemnym makijażu. Biorę sobie Armani Luminous Silk. Głównie odrobina. To jest kolor 375. No dobra, ja jestem happy, jak to wygląda. Przejdziemy sobie do tych produktów teraz, które nie są w kolekcji Blanket, ale też się pojawiły. Co my tutaj mamy takiego? Mamy, słuchajcie, płynny róż do policzków w dwóch odcieniach. Jak to wygląda? Okej, okay. To się jakoś odkręca. Odkręca się. A, okej. Okay. Dobry size. No wow, dobra. I drugi kolorek, 01. Okej, okay, też ładny kolor. No i mamy dwa bronzery. Jeden jest Moon Touch, nie, oba są Moon Touch i jeden jest 1 i 2. I też chyba jest podobne opakowanie. 1 i 2. I róże 1 i 2. No dobra, weźmy sobie tą dwójkę. Zobaczmy, wyczujmy tą konsystencję najpierw. Najpierw dam odrobinkę. On jest taki, powiedziałabym, trochę tintujący. Myślę, że ta formuła będzie fajnie pracować z gąbką. Niekoniecznie z pędzlem, który ma nacisk twardszy. Jeszcze odrobinę nabieram sobie tego produktu na gąbkę. I dobuduję. Mhm. Zdecydowanie. Ale on się u mnie robi taki czerwonawy, nie? Czy mi się wydaje? Nie, nie wydaje mi się. Naprawdę, robi się taki lekko tintujący. No, dużo lepiej rozkłada się gąbką. Jeśli chodzi o te róże, to wezmę sobie ten kolorek 01 Fresh Apricot. Szukam czystej strony gąbki. On jest taki neonowy, ale muszę wam powiedzieć, że pięknie wchodzi na skórę. Tu mam resztkę podkładu i sobie to dopracuję, żeby na krawędziach wszystko się zgadzało. Ej, no podoba mi się. Ładnie to wygląda. No dobra, przejdziemy sobie do tej nowości, do tego pudru blurującego. Zobaczymy, on jest w wersji prasowanej. Mam nadzieję, że nie jest rozświetlający. Obyś nie był rozświetlający, zobaczymy sobie. Co ja mówiłam? Jestem wielką fanką pudru w wersji sypkiej. A nie prasowanej, no ale zobaczmy. Testować to testować. Ej, ładnie wszedł. Muszę wam powiedzieć, że jestem w szoku. Czy to będzie pierwszy puder w wersji prasowanej, z którym ja się faktycznie polubię? Być może. Dobra, czas dokończyć makijaż oka i ewidentnie ta burgundowa kredka leci na linię wodną. Biorę sobie ten kolor. Mulled Wine, czyli ten burgund. No i teraz popracujemy troszeczkę nad rozjaśnieniem. Biorę sobie ten safety. Najpierw. I pójdziemy o krok dalej. Przeskakuję na ten błyszczący cień. Sweet Home. Co da nam taki efekt delikatnie zapłakanego oka. I jeszcze się tutaj prosi, żeby coś w wewnętrznym kąciku dać. Może ten romantik mówi. Jak one wchodzą bez bazy, to ja nie mam pytań, nie? Bardzo odważny kolor tej maskary. I ona jest wyciągana dwojako, bo możecie wyciągnąć taką budującą wersję, albo to raczej wydłużającą wersję, a tu macie wtedy taką budującą, czyli pogrubiającą. Ja sobie wezmę tą cieńszą stronę. Jestem ciekawa, czy będzie widoczne. No dobra, wezmę sobie z tej paletki
błyszczący cień na taki pędzelek do rozświetlacza. Ua! Dobra, jeszcze odrobinę różu mi zabrakło i mam tutaj Moon Kissed Baked Blush 01 Peach Freshness. Dobra, czas na usta, bo już się nie mogę doczekać. Mam 3 pomadki i chciałabym je Wam dobrze zaprezentować. Oczywiście mam jedną taką konturówkę też do ust, więc zbliżam Was i zobaczmy, przejedźmy sobie przez te wszystkie odcienie. Docelowo zakładam, że zostanę w odcieniu 01 z Punch Cookie, bo ten odcień się podoba najbardziej, ale też wzięłam na próbę 2 inne kolorki, żeby Wam je pokazać. Konturówka to jest też z serii Blanket i jest 01 Cozy Nude, już Wam ją wcześniej pokazywałam. Najpierw kolor 02, Sweater Weather. Numerek 03. No i kolor, który docelowo planowałam, 01. No dobra, jestem gotowa, szczególnie na podsumowanie. No nie usłyszycie dzisiaj ode mnie dużo złego, powiem Wam. No chyba widzieliście zresztą po reakcjach w trakcie malowania, że malowało mi się naprawdę mega dobrze. No dobra, ale do brzegu, żeby tutaj nie być gołosłowną, podsumujemy sobie paletki. Która jest fajniejsza? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Mocniej skupiłam się na tej burgundowej wersji, bo chciałam, wiecie, dołożyć więcej kolorów niż zrobić zwykły nudziakowy make-up. Przysięgam, jak tu stoję, że doczekacie się rolki tą paletą i jeszcze nie jednych makijaży. Powiem tak, mam bardzo duże doświadczenie, jeśli chodzi o cienie Stars from the Stars. I tak jak powiedziałam już w trakcie filmu, jakość tej palety nie jest zła. I nie była zła, ale ta jakość tych palet jest po prostu niesamowita i to jest taki przeskok i tutaj dostaliśmy już w tej Nude Star, mi się wydaje, taką zapowiedź tego, co oni mogą, tak mi się przynajmniej wydaje. I ta paletka jest fajna, bardzo fajna, aczkolwiek mało tutaj matów. Tak tutaj w tej palecie, no dostajemy po prostu wręcz paletę idealną z półki drogeryjnej. Ja, tak jak powiedziałam, bawiłam się tą paletą bardziej, tutaj użyłam tylko jednego cienia. Jestem zachwycona. Jestem zachwycona, brawo, Stars from the Stars. Jeśli chodzi o te kredki, troszkę przytwarde, ale kumam, bo ma być to formuła, która jest kompatybilna i do ust, i do oczu i nie może być za miękka, zbyt kremowa. Jest pigment, zgadza się, używałam tutaj sobie na linię wodną, jak i również używałam jako kreskę tej burgundowej. Pokazywałam Wam swatche tych pomadek, które mam i jestem zachwycona tym kolorem. Bardzo ładny nudziak z takim brzoskwiniowym tonem, tak jak lubię. Ja lubię zdecydowanie cieplejsze tony, ale możemy tutaj również dostać taki chłodny róż, bardzo trochę nawet z podtonem fioletu. Jak również tą ciemniejszą pomadkę, która już będzie takim nudziakiem, ale ciemniejszym dla kobiet, które uwielbiają tego typu kolory. Kredki na plus, aczkolwiek jeśli chodzi o formułę do oczu, lubię formułę, która jest bardziej kremowa. Powiem tak, jeśli chodzi o te rzeczy nowe do konturowania, nowe, stare, już mówię dlaczego. Dlatego, że znam bardzo dobrze asortyment marki Stars from the Stars i wydaje mi się, że to jest po prostu przełożona formuła z tych takich a la Charlotte Tilbury do nowych opakowań. Wydaje mi się, że kolory też są podobne,
Nie mam nic przeciwko, ponieważ bardzo lubię poprzednią formułę, która była w tamtym opakowaniu. Tutaj jest bardzo, jeśli lubiliście tamte produkty, wyrzucę Wam na ekran, o które produkty chodzi, to będziecie zadowoleni. Bardzo fajne kolory. Bronzer u mnie robi się taki tintujący. Też mi to nie przeszkadza, ze względu na to, że ja lubię, jak właśnie troszeczkę dodaje się tego pomarańczu, czerwieni w trakcie rozcierania, jest bardziej kompatybilny z moją oliwkową cerą. Róże mi się bardzo podobają, no wygląda to wszystko bardzo fajnie i spójnie. No ja bym chciała dzisiaj powiedzieć jakieś takie, wiecie, co oni zrobili. No kurczę, ale nie mogę, no. Nie mogę. Nie mogę tego powiedzieć, dlatego że jest naprawdę mega dobrze. Jestem również zachwycona tym pudrem prasowanym. Bardzo cienko leży. Fakt, że ja mam dzisiaj tapetkę na twarzy i to taką srogą, ponieważ no musiałam wypróbować większość tych produktów, chciałam wypróbować. Jestem zachwycona tą bazą. Naprawdę. Jest to coś niesamowitego, bardzo mi przypomina z Herboriana CC, który jest biały, potem się dostosowuje do naszego kolorytu skóry. Zarąbisty produkt, z tym, że masa tego produktu jest zbyt gęsta i dajcie znać, jeśli macie ten produkt i u Was też jest problem z pompowaniem. No uważam, że tutaj trochę skiepścili opakowanie, a produkt jest po prostu fenomenalny. Fenomenalny, fenomenalny. Przepięknie wygląda. Wszystko dzisiaj tak pięknie siadło, pomimo tego, iż ja mam tutaj naprawdę make-up. To nie jest make-up, no make-up, to jest make-up. I czuję się z tym dobrze. Spójnie. Czuję, że mam normalnie żywego Photoshopa na twarzy. Jest naprawdę mega. Jedyny aspekt mech mam z tą maskarą. Liczyłam, że będzie czarna, bo ja kocham czarne maskary. Trochę ta formuła jest za sucha. Trochę ciężko budowało się te rzęski, ale rzucę Wam na ekran przybliżenie takie maksymalne, nagram telefonem. Przepiękny kolor. Trochę mogłaby być bardziej kremowa, ponieważ no tutaj miałam wrażenie, że naprawdę sucho się to aplikowało. Na dolne rzęsy jak najbardziej, jakoś nie wiem, po prostu jestem fanką brązowych i czarnych maskar i jeszcze brakuje mi na rynku, to też tak uwaga, uwaga, brakuje mi szarej grafitowej maskary. Uważam, że jest potrzebna. Halo, halo, halo ludzie, szara grafitowa, do tego kredka, maskara, uważam, że to jest coś potrzebnego, tak, jeśli chodzi o make-up. Ale jeśli chodzi o te kolorowe maskary, to u mnie raczej do akcentowania jakoś nie są one mi zawsze potrzebne. Bardzo jestem zachwycona tym olejkiem. Przepiękny kolor, w ogóle przepiękny kolor. Jeszcze sobie tego nie próbowałam, ale nic straconego. Ja muszę jeszcze raz usiąść do tej kolekcji i mam taką wielką potrzebę, żeby zrobić coś takiego na koniec. Brawo! Brawo Stars from the Stars. Naprawdę, to jest takie moje uznanie. Dawno nie widziałam marki drogeryjnej, która by się tak prężnie rozwijała z miesiąca na miesiąc i która by naprawdę widać, że inwestują w formułę. Mnie tam nigdy nie obchodzą opakowania, ale to też jest ładne i cieszy oko. Ale formuły tak, jak najbardziej tak i powiem Wam, że naprawdę mam swoisty zachwyt. No dobra, kochani, tak wygląda makijaż. Oddaję Wam w Wasze ręce sekcję komentarzy. Czekam, co Wy na to. A może jak na lato? A może macie dość? A może nie macie dość? Pobudzam Was do tego, żebyście zostawili komentarz pod tym filmem. Lecę dalej przed siebie. Jeszcze muszę nagrywać. Życzę Wam wspaniałego reszty dnia i do następnego. Trzymajcie się, hej!